hej wszystkim, tu Glee, czyli tam was, w na moim kanale z MSP Tak... jakby W ostatnim odcinku z MSP Tak... jakby Wspomniałem o tym, że youtuberka AvriMSP... MSP, Trzeba, że powiedziałem jej imię, wait Przepraszam, bo nie powiedziałem dobrze nie imienia, dobrze o matko Aravis MSP Byłem blisko. Powróciła. Dla tych, którzy nie wiedzą, szybkie przypomnienie o co chodziło. Okej, okay, nie wiem czy pamiętacie mój film o najstarszym filmiku z MSP sprzed 9 lat. Akurat ten film jest na drugim miejscu w Top I raczej nikt by się nie spodziewał, że coś się będzie działo. A jednak! Wy mieliście problem do mnie, że ja je nagrywałem, a ta osoba je nagrywała 9 lat. Wiecie, ja w filmie powiedziałem, że no... Jeśli go oglądasz, ponieważ wiemy, że ta osoba mnie subskrybuje, bo było to widać na jej kanale. Jeśli nie oglądasz, to napisz do mnie może jakieś czymś w stylu. I wiecie, dzisiaj, kiedy wlazłem na pocztę, odkryłem pewną rzecz. Cześć. Trochę zwlekałam z tym wiadomością, ale ostatecznie uznałam, że może wyniknie z tego coś ciekawego. Na wstępie chyba wypada dołaś trochę kontekstu z mojej strony. Po 9 latach odgrzebałam starek świat z. Po 9 latach. O... Po 9 latach odgrzebałam... czytań jest trudne, naprawdę. Po 9 latach odgrzebałam stary jak świat zeszyt z andycznymi adresami e-mail. I udało mi się zalogować na konto, do którego podpięty był kanał YouTube. Przyznam szczerze, że zupełnie zapomniałam o jego istnieniu. Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy odkrywam, że jedyny z filmów na tym koncie stał się jakimś artefaktem historycznym starego MSP. I na ten moment ma ponad milion wyświetleń. A są do konta dorwałam już jakiś czas temu, a że w czerwcu nareszcie mam spokój po maturach i trochę czasu do dyspozycji, padłam na głupi pomysł. Żeby wrzucić na kanał coś jeszcze i dać jakiś znak życia. I potencjalnie przypomnieć ludzi o zawał. Nie licząc już nawet nieskończonych komentarzy o treści, kto odglicza, tylko po tym jak ożyłam, w komentarzach ludzie zaczęli znów pisać o Twoim kolejnym filmie. W ten sposób dotarłam na Twój kanał. W tym momencie on 19 lat, co już było poruszone w komentarzach z pod jej filmu. Z MSP nie mam w zasadzie nic wspólnego, a swoją główną działalność prowadzę na nowym kanale i rzeczywiście jej kanał pojawił się także w komentarzach pod jej filmem, co w ogóle pominąłem. Także e, link do jej kanału macie w opisie. Mogę tylko powiedzieć, że jej kanał jest serio zajebisty. W sensie subskrybuję ją. To jest naka zajebistości, ok? Ogarnęła mnie jednak taka nostalgia, że uznałam, że śmiesznie byłoby wskrzesić na tę chwilę ten prehistoryczny kanał. Planuję nagrać drugą część przewodnika, będzie w charakterze czysto komediowym, gdzie poprzyglądałabym nowy wygląd MSP z perspektywy osoby zupełnie nieznającej obecnych realiów tej gry. Nie wiem, czy ze swoim materiałem mówiłeś serio, ale jeśli byłbyś faktycznie zainteresowany, no to. Zapraszam mnie do crossover'a. XD. W sensie, jak najbardziej. I żeby nie było, mamy też dowód, że to jest ta osoba jest to skin z jej konta na YouTubie i tylko ona to widzi, nikt inny. Trochę śmiesznie, bo jakby YouTube pokazuje jej, że film ma 379 wświetleń, a on ma ponad milion wświetleń, także śmiesznie i w sumie z tego odcinka to jest jak najbardziej tyle chciałem po prostu powiedzieć że no będzie crossover z y, osobą która jest najstarszą drubarką MSP chyba eee, ale Weronika nie, nie mogłaby nigdy nie, no żeby nie było jadła na nic nie mam się przejeździmy tak samo Krały i Dripcia mamy kontakt jakiś jest okej okay. na sam koniec mogę Wam tylko przypomnieć że z chęcią przyjmę na tym koncie AliTuning 17 jakieś autografy z chęcią się odzięczę za, za te autografy te sprawę. Jeszcze raz zapraszam was do za subskrypcji kanału i koniecznie proszę polubcie ten filmik, ponieważ zauważył, że będę już osób ogląda moje filmy, ale jakoś nie ustawię lajka, a to serio zajmie sekundę, a mnie motywuje, także... dawaj lajka! Jeśli jeszcze mnie subskrybujesz, to subskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moim kontentem, ponieważ widzę, że szukę tylko sober. I co, to chyba tyle. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Cześć na razie, papa, pa, no i czekam na rok